Cześć kochani, Wasz Soul Voice z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Jak zawsze dziękuję od jakiegoś czasu wszystkim za subskrypcję oraz łapki w górę. Będę miała możliwość rozwoju swojego kanału. Cieszę się, że robi się pomalutku coraz bardziej popularny. Dzięki Wam. Cieszę się, że jesteście tutaj i słuchacie od czasu do czasu tego, co mam do powiedzenia. A mam sporo, więc liczę na subskrypcję, żebym mogła dłużej pogadać. Muszę mieć chyba aż 1000, ale no, idzie powoli, ale idzie. To jest najważniejsze. Dobra, słuchajcie, kochani, najwyżej będzie w dwóch częściach, jak się nie wyrobię, czy oczywiście zagadam. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy temat, bowiem chcę porozmawiać na temat cukru, który jest tak jakby odpowiednikiem cukru i nazywa się ksylitol. Wiele osób, które są na diecie i rozmawiają ze swoimi dietetykami, na pewno wiedzą, o co chodzi, lub też wiele sportowców, którzy słuchają, również będzie wiedziało. No cóż, więc dla tych osób będzie to tylko przypomnienie, a dla osób, które nie miały jeszcze do czynienia z ksylitolem, będę chciała Wam o nim właśnie opowiedzieć, ponieważ polecam go bardzo serdecznie jako zamiennik zwykłego cukru. No bo przecież, jak wiadomo, zwykły cukier to śmierć i o tym również porozmawiamy może w kolejnym odcinku, bo na pewno w 15 minut to ja się nie wyrobię. No dobra, kochani. To idziemy. Słuchajcie, o co chodzi z tym ksylitolem? W ogóle, kochani, ten cudowny ksylitol, odmiana zwykłego cukru, ale stworzona powiedzmy chemicznie, ksylitol jest w ogóle alternatywnym, powiedziałabym tak ładnie, zamiennikiem cukru. Czym jest na przykład biały rafinowany cukier sacharoza i jak negatywnie wpływa jego na przykład spożycie na nasze zdrowie, wiemy wszyscy i tutaj nie ma nic dodać, nic ująć. Sacharoza w ogóle dostarcza organizmowi wyłącznie, kochani, pustych kalorii i słusznie jest określana białą trucizną, białą śmiercią. Jej nadmierne spożycie, powtarzam, może skutkować licznymi dolegliwościami, no niech będzie. Cukrzycą typu 2 chociażby, próchnicą Waszych zębów, oczywiście otyłością, czy też najgorsze, co może być jeszcze, miażdżycą naczyń krwionośnych, chorobami serca, to już nie mówię, że porażka, zwiększonym stężeniem trójglicerydów we krwi, czy też problemami z Waszą trzustką. A trzustka niestety jest ważna, a wiele osób o tym zapomina. Nieważne. Tymczasem, kochani, ksylitol jest słodką substancją występującą w naturze. Jest zawarty w niektórych warzywach, kochani, i owocach, jak na przykład jagodach, truskawkach czy malinach. Niewielkie ilości tego ksylitolu wytwarza też organizm ludzki, nie wiem czy wiecie, w przemianach metabolitycznych. Ksylitol uzyskiwany jest niestety przemysłowo, chociaż wyglądem i smakiem, kochani, przypomina naprawdę zwykły cukier. Produkowany z buraków czy trzciny cukrowej, różni się od niego może składem i powiedziałabym właściwościami, ale jest mega, naprawdę w moim domu jest zawsze i nikt ze smakoszy cukrowanej kawy, jak ja to żartobliwie mówię, słodzonej, niech będzie już ładniej, nie zauważył, że słodzi ją cukrem takim, a nie innym. Także polecam serdecznie dla tych wykwintnych, co zwracają uwagę na smak. Okej, ksylitol powstaje z ksylantów zwanych, czy też zawartych, kochani, w ścianach komórkowych większości roślin. Dużą zawartością ksylanów charakteryzują się drzewa, kochani, liściaste, między innymi właśnie nasza brzoza. To właśnie z drewna lub kory brzozy Finowie już od dawna uzyskali słodki ksylitol przy wykorzystaniu procesów chemicznych. Stąd też jego alternatywna, kochani, nazwa cukier brzozowy. Chociaż obecnie ksylitol pozyskuje się także z innych surowców, muszę nadmienić, z kolb kukurydzy chociażby. Ksylitol dodawany jest do produktów spożywczych i, kochani, występuje pod nazwą E967. A taka króciutka historia to może tak. Ksylitol w ogóle został odkryty przez dwóch Finów w XIX wieku. Byli to oczywiście chemicy Fischer i Bertrand.
Początkowo był dostępny w postaci, kochani, tylko i wyłącznie syropu. Ksylitol w postaci kryształków zaczęto dopiero produkować w okresie, zdaje się, II wojny światowej, gdy wzrosło zapotrzebowanie na inne substancje słodzące niż, kochani, cukier. Było to związane z tym, że w Finlandii objęto wówczas strefę, czy też zrobiono taką strefę, nie wiem jak to ująć, powiedzmy zrobiono blokadę handlową. Przez to w tym kraju zaczęło brakować właśnie cukru. Dlatego też Finowie zaczęli produkować ksylitol na większą skalę. Po wojnie okazało się, że Finowie, kochani, mieli doskonały stan, nie uwierzycie, uzębienia. Był to bodziec do przeprowadzenia szerokich badań właśnie dotyczących, kochani, wpływu ksylitolu na uzębienie. I co się udało? W latach 60. ksylitol zaczął być upowszechniany również w innych państwach i zyskał na wartości, mogłabym powiedzieć, czy też właściwościach, jak zwał, tak zwał, ale został publicznie bardziej zaproponowany większej liczbie ludzkości. Ksylitol w ogóle należy do alkoholi cukrowych, kochani, węglowodanów cechujących się taką niską zawartością energetyczną. Jego w ogóle kaloryczność jest w 40%, kochani, niższa od cukru braczanego oraz wolniejszym wchłanianiem się charakteryzuje w przewodzie pokarmowym. Spożycie ksylitolu tylko w nieznacznym stopniu podnosi poziom glukozy we krwi i nie działa stymulująco na wydzielanie insuliny, co jest ważne. Indeks glikemiczny ksylitolu jest stosunkowo niski, 9-krotnie niższy od sacharozy, kochani, i aż 14-krotnie niższy od glukozy. Dlatego polecany jest więc głównie wszystkim cukrzykom oraz osobom z nadwagą, pragnącym zrzucić zbędne kilogramy. Używają go również sportowcy w swoich dietach. To tak na marginesie. No cóż, liczne badania wykazują przeciwbakteryjne działanie ksylitolu i jego dodatni wpływ na odporność naszego organizmu. Ponieważ szybko przywraca właściwe pH śliny i hamuje rozmnażanie się bakterii, jest, kochani, stosowany w profilaktyce przeciwpruchniczej i pomocny jest, powiedziałabym, w leczeniu próchnicy oraz chorób dziąseł. Ksylitol w odróżnieniu od zwykłego cukru, który spożywacie na co dzień, zwiększa przyswajanie wapnia przez kości, zwiększając ich po prostu mineralizację. Może on również pomóc uzupełnić drobne ubytki próchnicze i jest zalecany osobom borykającym się z osteoporozą oraz małym dzieciom, ale tylko powyżej 3 roku życia, u których układ kostny się kształtuje. I to jest istotne, ponieważ ksylitol hamuje rozwój bakterii i drożdżaków oraz pomaga, kochani, w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej naszego organizmu, jest pomocny w leczeniu właśnie tych chorób bakteryjnych i różnego rodzaju grzybiczych. No cóż, mówiąc tak cudownie o tym ksylitolu, należy również wspomnieć o szkodliwym działaniu. Pomimo tego, że WHO i FAO nie określiło dopuszczalnej dziennej dawki spożycia właśnie ksylitolu, co oznacza, że jego spożycie jest generalnie całkowicie bezpieczne dla ludzi bez względu na jaką ilość zażyją. Zalecana dawka, która nie powoduje dolegliwości jelitowych, to, kochanie, trzeba, kochani, zwrócić uwagę, to tylko 3 łyżeczki dziennie. Więc uwaga! U osób wprowadzających ksylitol do diety mogą wystąpić czasem biegunki, wzdęcia czy nawet skurcze. Należy więc wprowadzić go stopniowo, aby organizm mógł się, po prostu zwyczajnie mówiąc, przyzwyczaić do jego spożycia. Ze względu na, kochani, niedostatecznie wykształcony układ trawienny i nie powinny spożywać go osoby czy też dzieci do 3 roku życia oraz osoby z zespołem w ogóle jelita drażliwego. Warto też wiedzieć, że ksylitol bezpieczny dla ludzi jest poważnym zagrożeniem dla psów. I tu alleluja, mówię Wam poważnie, to nie są żarty. Organy wewnętrzne naszych psów traktują ksylitol jak glukozę i po jego spożyciu dochodzi do nadmiernej produkcji insuliny. Z
spożycie przez naszego pupilka, psiunia, kochanego, dużej dawki ksylitolu może spowodować niewydolność wątroby, hipoglikemię, kochani, a nawet śmierć. To nie są żarty, bardzo Was przestrzegam, jak macie stoliki kawowe niskie i trzymacie cukier w cukierniczkach, a nie daj Bóg otwartych, a macie zwierzaki. Uwaga, może być katastrofa. Dla w ogóle 3-kilogramowego piesiunia, takiego na przykład jak ja mam, ciułałki kochanej, już 0,3 gramy, kochani, porcji, czy jakby to nazwać, ksylitolu, jest ksylitolem śmierci, czyli niskokalorycznym zamiennikiem cukru, który powoduje u psa zgon. Więc proszę Was, zwróćcie na to uwagę. No cóż, zarówno ksylitol, jak i stevia są niskokalorycznymi, powiedziałabym, zamiennikami cukru i oba te słodziki pochodzą z roślinnego zdecydowanie źródła, ale powiedziałabym, że zdecydowanie zdrowsze są od cukru zwyczajnego i innych słodzików tak zwanych syntetycznych, więc tutaj miejcie na uwadze i nie używajcie syntetycznych, proszę Was, słodzików, ponieważ są niezdrowe i szkodliwe. No cóż, smak ksylitolu. O smaku ksylitolu ciężko powiedzieć, ponieważ dla mnie on nie ma smaku. On smakuje podobnie jak cukier. Jest porównywalny ze smakiem właśnie cukru i jedna łyżeczka ksylitolu odpowiada tak zwanej jednej łyżeczce sacharozy, czyli zwykłego cukru domowego. Tymczasem stevia może być nawet 300-krotnie słodsza od tego cukru. Jest to zależne od dominującego glikozydu w tej stevii, ale jej słodszy efekt, czy też smak, specyfika z odrobiną tak zwanej goryczy nie wszystkim smakuje. Dlatego mówię, że ksylitol jest o tyle lepszy, że smakuje wszystkim. Każdy z moich znajomych, którym poleciłam właśnie ten rodzaj cukru, szczególnie osobom, które nie mogą bez niego żyć, przypadł do gustu, mają już tylko ksylitol i nie ma mowy, żeby zwykły cukier się pojawił w domu i mam nadzieję, że u Was też tak będzie. Porównując w ogóle ich kaloryczność, to 1 gram ksylitolu ma około 2,4 kilokalorii, a podczas gdy stevia jest praktycznie bezkaloryczna niby. Ma zerowy indeks glikemiczny stevii, co oznacza, że nie ma wpływu na poziom glukozy w ogóle we krwi. W przypadku ksylitolu indeks glikemiczny wynosi 8 i może nieznacznie podnosić poziom cukru, można mieć to na uwadze, bo taka jest prawda. No cóż, oba słodziki są bezpieczne dla diabetyków, to jeszcze w skrócie powiem. No, ksylitol jest naprawdę idealny dla osób chorych, kochani, na cukrzycę, więc serdecznie Wam polecam ksylitol. W ogóle ja go po prostu uwielbiam. No, nie robię tutaj reklamy firmie, bo nie mam z tego żadnych zysków, ale po prostu chcę przekazać czystą informację, którą uważam za zasadne, bo jest naprawdę warta tego. No i co jest najważniejsze, że ten ksylitol zapobiega próchnicy, stanom zapalnym, dziąsłem, parodontozie, więc Wasze dzieci najczęściej mają z tym problem, ponieważ lubią słodycze, a Wy ich nauczyliście jeść właśnie te słodycze, więc chociaż teraz, jak już nie możecie wyjść czy zmienić tej sytuacji, bo mają niedobre nawyki i jest problem, to zamiast zwykłego cukru nie tłumaczcie nawet rodzinie, żeby nie było problemów. Kupujcie ksylitol, wsypujcie ksylitol i niech sobie słodzą, niech się cieszą, no. Taka prawda, ale wszystko z umiarem. Pamiętajcie, proszę Was, o umiar, kochani. Co jeszcze? Ksylitol w ogóle nie fermentuje w przewodzie pokarmowym i zapobiega w ogóle powstawania, wcześniej wspomniałam, grzybicy, czy też rozwojowi różnego rodzaju drożdżaków i pleśni. I to jest też bardzo ważne, myślę, i na plus dla ksylitoli. No i cóż, przede wszystkim nie prowadzi do tycia, więc o to nam wszystkim zależy, bo chcemy chyba zachować jakąś dobrą formę. No cóż, w przypadku podejrzenia cukrzycy śmiało można go stosować i nie ma jakichkolwiek problemów. Jeśli chodzi o przeciwwskazania, to ksylitol nie jest zalecany osobom z zespołem jelita drażliwego i tutaj podkreślam, które powinny unikać właśnie alkoholu i wszystkiego rodzaju cukrów, a więc również ksylitolu. Zaznaczam, mimo to, że to nie jest taki prawdziwy cukier. No cóż, myślę, że to chyba, kochani, na tyle. Wszyscy diabetycy naprawdę lubią ten cukier, ksylitol.
i jest po prostu on przeznaczony do wszelakiego użytku. Można gotować, przyprawiać, no żartobliwie mówiąc, piec ciasteczka i radziłabym właśnie robić wszystko z wypieków właśnie tylko i wyłącznie z tym cukrem. To na tyle, kochani. Nagadałam się, powiedziałam, co wiedziałam. Życzę powodzenia, przesyłam buziaczki, no i oczywiście do usłyszonka. Pa!